Drodzy przyjaciele, jako długoterminowy sponsor Europejskiego Sojuszu na Rzecz Niedzieli z dumą wspieram cel, jakim jest zapewnienie niedzieli wolnej od pracy. Kiedy zostanę wybrany, będziecie korzystać z tej mocy na poziomie, jakiego nigdy wcześniej nie używaliście. To najważniejsza rzecz, której nam brakuje. Musimy przywrócić naszą religię, musimy przywrócić chrześcijaństwo w tym kraju. Witajcie. Natknąłem się dzisiaj na pewne informacje, którymi bardzo chciałem się z wami podzielić. Pozwólcie, że pokażę, o co mi chodzi. Materiał ten pochodzi z Kościoła katolickiego zrzeszonego w Unii Europejskiej. Spójrzmy na załączony tu nagłówek. Europejski Sojusz Niedzielny wydaje nowy manifest, promujący niedzielę wolną od pracy dla wszystkich. W związku z Europejskim Dniem Niedzieli Wolnej od Pracy, 3 marca, Europejski Sojusz na Rzecz Niedzieli publikuje w piątek, 1 marca 2024, nowy manifest, w którym podkreśla, że zsynchronizowany czas odpoczynku jest skutecznym narzędziem przeciwdziałania samotności i podkreśla jego znaczenie dla zdrowia psychicznego pracowników. Wszystko brzmi nieźle, ale zobaczymy, jak to zabrzmi w świetle niektórych cytatów, które za chwilę przytoczę. Chciałbym, abyście sami zobaczyli, co to oznacza w praktyce i jak bardzo poważna jest to kwestia. Lecz najpierw posłuchajmy wideo. Drodzy przyjaciele, jako długoterminowy sponsor Europejskiego Sojuszu na Rzecz Niedzieli z dumą wspieram cel, jakim jest zapewnienie niedzieli wolnej od pracy. Zsynchronizowany cotygodniowy czas odpoczynku jest bardzo ważny w naszym pędzącym świecie. Kultura pracy współczesnego społeczeństwa nie pozostawia wystarczająco dużo czasu, aby cieszyć się z bliskimi. Dzieci coraz więcej i więcej czasu spędzają online. Wpływa to nie tylko na ich relacje z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem, ale także poważnie wpływa na ich rozwój i zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne dorosłych również jest zagrożone. Jako członek Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wielokrotnie wzywam do większej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, do spędzania wartościowego czasu poza internetem, czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi. Z okazji Europejskiego Dnia na Rzecz Wolnej Niedzieli zachęcam wszystkie zainteresowane strony do wspólnej kontynuacji naszych wysiłków, aby uczynić nasze pragnienia co do zsynchronizowanego dnia odpoczynku rzeczywistością. Jest to istotne dla dobra wszystkich obywateli i dla lepiej funkcjonujących społeczeństw. Jak widzicie, jest tu kładziony nacisk na kwestie odpoczynku, rodziny i wszystkich tych rzeczy, które wydają się być bardzo pozytywne. Chciałbym jednak podkreślić, że autorem tego jest Kościół katolicki w Unii Europejskiej. Jest to manifest promujący takie właśnie wartości. Za nim stoi ponad 100 narodowych sojuszy na rzecz niedzieli oraz związków zawodowych, pracodawców, organizacji, społeczności obywatelskich, kościołów i wspólnot religijnych w Unii Europejskiej. Co to tak naprawdę oznacza? Dobrze już wiemy z proroctw i materiałów przedstawionych tutaj na Amazing Discoveries, że jest to bardzo prorocze wydarzenie. Tu nie chodzi wyłącznie o wolne niedziele. Chciałbym zatem pokazać kilka cytatów, abyśmy zobaczyli to w nieco większym kontekście, a potem pokażę wam kolejny bardzo interesujący klip. Wyłaniająca się ciemność. Co mam tu na myśli? Zobaczymy coś bardzo interesującego w tym pierwszym cytacie. Bóg objawił, co będzie się działo w tych ostatecznych dniach. To bardzo dobra nowina. Bóg wcześniej objawi nam, co się będzie dziać. Musimy po prostu studiować. Zobaczmy zatem, co ma się wydarzyć. Aby Jego lud był przygotowany na odparcie burzy sprzeciwu i gniewu. Czyli będzie miała miejsce swego rodzaju walka. Ci, którzy zostali ostrzeżeni o wydarzeniach, jakie są przed nimi, nie mają siedzieć spokojnie. Zatem nie chodzi o to, aby usiąść i biernie czekać na nadchodzące wydarzenia. W rzeczywistości powinniśmy coś zrobić w tej kwestii. Nie mają siedzieć spokojnie, wyczekując nadciągającej burzy.
Mamy tu odniesienie do wydarzenia burzy. Wiemy, że Jezus nawiązał do potopu Noego jako do wielkiej burzy, która ogarnęła cały świat. I my również zbliżamy się do kolejnej pozafiguralnej burzy. Pocieszając się, że Pan da schronienie wiernym w dniu nieszczęścia. Czyli siedzimy sobie spokojnie i mówimy, wiemy, że nadejdzie prawo niedzielne. I zacznie się to od kwestii pracy i związków zawodowych, zmian klimatycznych i takich różnych aspektów. I będziemy po prostu obserwować, jak się to będzie wypełniać. A skoro kochamy Jezusa, wszystko będzie dobrze. Ale tak być nie powinno, pisze autorka. Mamy być jak ludzie czekający na swego Pana, nie w próżnym oczekiwaniu, lecz w szczerej i poważnej pracy i w niewzruszonej wierze. Nie ma teraz czasu na to, abyśmy pozwalali naszym umysłom zajmować się sprawami o mniejszym znaczeniu. Podczas kiedy ludzie śpią, szatan aktywnie działa i załatwia sprawy tak, aby lud Boży nie otrzymał łaski albo sprawiedliwości. Ruch niedzielny przedziera się obecnie w ciemnościach. Widzimy tu zatem, że to wyłania się z ciemności. Lecz jeśli widzimy, jak te macki się rozprzestrzeniają, jeśli zauważamy te początkowe etapy i nie wydają się one na pierwszy rzut oka być o charakterze religijnym, to oznacza to, że się wynurzają. I jeśli wychodzą na światło dzienne, to o wiele więcej rzeczy kryje się jeszcze w ciemności, czego nie widzimy. Ale my jesteśmy znacznie dalej, niż mogłoby się to wydawać. Przywódcy ukrywają prawdziwy cel. Nie jest to być może jeszcze takie oczywiste. I wielu tych, którzy jednoczą się w tym ruchu, sami nie wiedzą, jaka jest tendencja tego ruchu. Musimy zatem rozumieć, że wiele osób będzie brało w tym udział, nie zdając sobie zupełnie sprawy z powagi sytuacji. Dlatego naszym zadaniem jest ostrzec tych ludzi. Jego przejawy są łagodne i pozornie chrześcijańskie. Wydają się być dobre i korzystne. Lecz kiedy przemówi, odsłoni ducha smoka. Skąd o tym wiemy? W objawieniu, rozdziale 13, jest napisane, że ta bestia będzie mówić jak smok. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odwrócić grożące niebezpieczeństwo. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć te ruchy. Powinniśmy się starać zwalczyć przesądy przez przedstawienie się we właściwym świetle przed ludźmi. Powinniśmy wykładać przed nimi właściwe problemy, o które chodzi, istotę problemu. W ten sposób składając najbardziej efektywny protest przeciwko sposobom ograniczania wolności sumienia. Powinniśmy badać Pismo Święte, aby móc uzasadnić podstawy naszej wiary. Tak mówi prorok. Bezbożni postępować będą bezbożnie. Nadto wszyscy bezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Daniel 12:10. Przeczytane powyżej słowa zostały zapisane ponad 100 lat temu. Bóg wie dokładnie, co nadchodzi, nawet jeśli. Powróćmy na chwilę do poprzedniego slajdu. To wszystko toruje sobie drogę w ciemności. To Bóg objawił nam to z wyprzedzeniem, abyśmy mogli się przygotować i abyśmy zostali ostrzeżeni, ponieważ Bóg nie pozwala nam iść z zawiązanymi oczyma. Bezbożni postępować będą bezbożnie, nadto wszyscy bezbożni nie zrozumieją. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jest tu mowa o bezbożnych z powodu niezrozumienia. Lecz mądrzy zrozumieją. Moglibyśmy też przyrównać to słowo mądrzy i powiedzieć sprawiedliwi. Mamy zatem niegodziwych, którzy wierzą w błąd i mamy mądrych, którzy wierzą w prawdę. I dlaczego jedni wierzą w prawdę, a drudzy wierzą w fałsz? Czy oni studiują, czy też nie studiują? Czy podążają za ludźmi, instytucjami, czy za Biblią i za Bogiem? Powinni usilniej pracować, aby opóźnić jak najdłużej grożącą katastrofę. Jeśli w naszym kraju, czyli USA,
chlubiącym się wolnością. Protestancki rząd, powtarzam, protestancki rząd, poświęca każdą zasadę, na której oparta jest jego konstytucja i szerzy papieskie kłamstwa i złudzenia. Wtedy możemy błagać: Panie, nadszedł czas, abyś działał, ponieważ unieważnili Twoje prawo. Niektórzy mogą pomyśleć, że ponieważ w proroctwie zostało to objawione, to może nasz naród powinien ograniczać nasze sumienia, tak musi być. A działanie wbrew temu sprawi, że zostaniemy ocenieni jako niewierni słudzy i w ten sposób zostaniemy potępieni przez Boga. Lecz to nie jest prawdą. Tylko dlatego, że Bóg powiedział, że w końcu tak się stanie, nie oznacza to, że powinniśmy się temu podporządkowywać. Ponieważ w żadnym przypadku nie powinniśmy zgadzać się z błędem. Nawet jeśli wiemy, że błąd będzie miał miejsce, nie mamy jemu ulegać. Chrystus ostrzega nas, że będą fałszywi Mesjasze, ale to nie znaczy, że powinniśmy się z nimi zgadzać. Dlatego musimy się upewnić, że działamy i ostrzegamy ludzi co do tego. Chciałbym pokazać wam teraz kolejny bardzo interesujący klip. A potem pokażę wam kolejne dwa cytaty. To jest fragment z wystąpienia, które miało miejsce w Nashville. Zaledwie tydzień temu. I moglibyśmy omówić to bardziej szczegółowo, ale to w innym filmiku. Teraz jednak chciałbym pokazać wam tylko krótki fragment, pokazujący, jak pilne są to kwestie i że one mają naprawdę miejsce. To dzieje się tak szybko i na domiar złego jednocześnie. Musimy zdawać sobie sprawę z sytuacji, w której się znajdujemy. Posiadacie ogromną moc, ale tak naprawdę nie pozwolono wam jej używać i dopiero zaczynacie. Ale kiedy zostanę wybrany, to będzie do waszej dyspozycji jak nigdy wcześniej. Ludzie powrócą do kościołów. Kiedy widzę statystyki, to bardzo mi się nie podobają, bo idą nie w tym kierunku. Ale to wszystko się zmieni. Mówi tutaj o mocy, jaką będą mieć. I że dzięki temu ludzie zaczną na nowo chodzić do kościoła. Więc jest dokładnie tak, jak w przytaczanym cytacie. Będzie to wyglądać na ruch chrześcijański i będzie wyglądać pozytywnie. I oto tutaj mamy tego dowód. Zaraz zobaczycie. Naprawdę wierzę, że to największa rzecz, której brakuje temu krajowi. Największa rzecz, której brakuje. Musimy przywrócić naszą religię. Musimy przywrócić chrześcijaństwo w tym kraju. To wszystko na ten moment, co chciałem wam pokazać. Ale wiele rzeczy zostało powiedzianych w trakcie tego wystąpienia. Jedna rzecz, którą musimy tutaj zrozumieć. Kiedy polityk przychodzi i mówi takie rzeczy, to jest to powiązane z konkretną taktyką, procedurami i prawem. Kiedy mówi, że zostanie ci przywrócona władza, o jakiej władzy, mocy tu mówimy? Jest to moc umożliwiająca egzekwowanie praw religijnych. Wracamy zatem do 13 rozdziału Objawienia, gdzie jest napisane, że Kościół i państwo połączą się. W pismach Ellen White czytamy, że palce u nóg z żelaza i gliny reprezentują zmieszanie władzy kościelnej i władzy świeckiej. I właśnie o tym tutaj on mówi. Wyjdzie to od protestanckiego rządu. Pochodzić będzie od kogoś, kto wygląda, jakby czynił przysługę chrześcijaństwu, ale pochodzić będzie z takiej ciemności, że trudno będzie to nawet uchwycić, jak złowrogie jest to dzieło. W rezultacie będzie mówić jak smog, a zatem powrócą prześladowania. Powróćmy teraz do naszych cytatów. Niebezpieczeństwo zagraża teraz ludowi Bożemu. I co mamy zrobić? Czy nie możemy uczestniczyć w podnoszeniu sztandaru i wzywaniu naprzód tych, którzy szanują swoje prawa religijne i przywileje? Bóg wzywa nas, abyśmy się przebudzili, ponieważ śpimy. W przypowieści Jezus mówił, że wszystkie panny spały. Wszyscy należymy do Laodycei. Musimy zacząć się budzić. Wiemy, że koniec jest blisko. Wiemy, że proroctwa szybko się wypełniają, co pokazuje, że żyjemy u schyłku historii tego świata.
jesteśmy już tak blisko końca. Musimy być tego świadomi i musimy być gotowi na te wydarzenia. Objawienie 13, 16, 17 i sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymali znamie na prawą rękę lub na czoło i aby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię zwierzęcia, albo liczbę jego imienia. Nie będziemy mogli. Jeśli znajdziesz się po Bożej stronie i nie przyjmiesz tego znamienia, nie będziesz mógł ani kupować, ani sprzedać. Jest to bardzo poważny i ważki temat dla ludu Bożego. Ponieważ jeśli przyjmiemy znamie bestii, nie będziemy w stanie ani kupić, ani sprzedać. I co to oznacza dla ludu Bożego? Jak we wspomnianym cytacie? Nie oznacza to usiąść i relaksować się. Musimy działać, przygotowując się na nadchodzącą burzę. Nie planowaliśmy jeszcze na wypuszczenie tych materiałów, ale w wiadomościach podawanych jest tak wiele wydarzeń mających miejsce na całym świecie, że poczuliśmy pilną potrzebę, aby zacząć się tym z wami dzielić. Więc rozpoczniemy stałą serię. Będziecie mogli w komentarzach u dołu z strony zadawać pytania dotyczące prawa niedzielnego, znaku bestii i wydarzeń czasów końca. A my będziemy odpowiadać na nie punkt po punkcie. Swego rodzaju studium porównujące to, co się dzieje dzisiaj na świecie, na te właśnie tematy. I oczywiście, jak możemy się przygotować. Dlatego, że są to bardzo ważne kwestie. Nie chcemy tylko rozmawiać o wszystkich złych rzeczach, ale chcemy podać informacje o rzeczach, które możemy zrobić i o rzeczach, które Bóg powiedział nam, aby robić, abyśmy byli gotowi. Bardzo dziękuję za oglądanie. Lajkuj, udostępniaj i subskrybuj. Modlę się, abyście zostali przez to ubłogosławieni i aby wzbudziło to was gorące pragnienie powrotu do Biblii i jej studiowania, abyśmy mogli być mądrymi sługami. Niech Bóg was błogosławi.